Proszę Państwa, u nas dzisiaj gość znamienity, pan Krzysztof Zanussi. Witamy, dzień dobry. Tak, scenarzysta, pisarz, reżyser filmowy przede wszystkim, ale także teatralny, filozof, nauczyciel akademicki, członek wielu gremiów, mąż swojej żony. Czy jakąś funkcję pominęłam, panie profesorze? Myślę, że jest jeszcze kilku, chociaż na przykład to, że jestem właścicielem, czyli opiekunem całego stada psów. O. Ale to już jest osobny rozdział nasz zoologiczny. Czyli nadal jest to wielkie stado psie. Tak, oczywiście. No niektóre niestety najstarsze nam odeszły, ale młodzież jeszcze jest żwawa i towarzyszy nam w trudnych chwilach. To wspaniałe towarzystwo. Tak. Ja bardzo braci mniejszych cenię. Uważam też, że obcowanie, bo pan w pięknym miejscu mieszka, ma te zwierzęta, ma pewnie wspaniałą bibliotekę i myślę, że w takim otoczeniu można myśleć o rzeczach wielkich i wymyślać scenariusze i pomysły na teatr i na film, no tak właściwie automatycznie, bo jest taka aura sprzyjająca to jest temu. To jest wielkie złudzenie. To jest złudzenie? Złudzenie. Ja najważniejsze prace dokonałem ich na ich bardziej niekorzystnych warunkach, kiedy człowiek się w pełni mobilizuje, natomiast jak się na starość dorobiłem domu z pięknym widokiem, z ogrodem, no to po prostu kartka papieru czy komputer stoją z boku, a ja patrzę przez okno i mogę tak cały dzień patrzeć i podziwiać ptaszki, które fruwają. Także luksus w tym momencie jest już premią, ale nie jest wcale motywujący do pracy, do czego trzeba się przyznać. I powiedzieć tym, którzy jeszcze są na etapie trudnych warunków, że to zupełnie normalne. Nie ma co liczyć, że kiedyś będzie lepiej. My tu z Magdą robimy przede wszystkim program o teatrze, czyli taka kultura wysoka. I staramy się zachęcać słuchaczy do uczestniczenia w życiu teatralnym. I tak. Ale się już wyrywam, żeby się pani pochwalić. Proszę. Że mam bardzo świeże i bardzo piękne doświadczenie w teatrze. Bo ja w ogóle w teatrze pracowałam tyle samo, co w filmie, tylko że za granicą, więc to do Polski nie dociera. Ale w zeszłym roku dorobiłem się bardzo pięknej nagrody we Włoszech za najlepszy spektakl. Mówiąc prawdę, nie bardzo zasłużona ta nagroda, bo mi przyroda dopomogła. Zrobiłem spektakl, który był pokazywany jury na otwartym powietrzu w Kalabrii. I pod sam koniec to spektakl pióra mojego przyjaciela, Rocco Familiari, włoskiego pisarza, którego już parę razy wystawiałem. I teraz w momencie, kiedy się sztuka kończyła w ostatnich 5 minutach, spadł straszliwy deszcz. I publiczność otworzyła parasole, bo była na to przygotowana. Ślicznie to wyglądało, bo ten amfiteatr cały się pokrył parasolami. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. I chyba za to dostaliśmy premio Flaiano. Takie to się stało piękne. Ale nie dla tego drobiazgu opowiadam. Tylko dlatego, że ten spektakl został zakontraktowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości włoskie i wystawiony parokrotnie w więzieniach, bo on się dzieje częściowo w więzieniu, a jest bardzo mocnym, poważnym przesłaniem. I mnie zaproszono, żebym ja się spotkał z więźniami po spektaklu. I to było niebywałe doświadczenie, bo przede mną siedzi człowiek, który ma 20 parę lat i 40 lat wyroku, którego nie można zmniejszyć. Mówił mi na początku, że jest kamorrystą, jest żołnierzem i po prostu wykonał zadanie, zastrzelił 2 osoby, a dał się złapać, więc już nie będzie miał życia na zewnątrz. I on, który w internecie czyta o tym, co ja robię, mówi mi, czy pan mi może polecić, czy można przeżyć 40 lat za kratami, żeby zapomnieć o kratach, bo u pana jest podobno matematyk, który tak żyje, że mu ta matematyka cały świat wypełnia. To ja bym chciał, czy pan mi może poradzić, czy to jest możliwe, czy może to nie matematyka, co innego. To jest oczywiście naiwne pytanie, ale to jest przejmujące dla mnie, kiedy widzę, że dialog z teatrem może się odbywać na takim poziomie i być, no, sięgać tak strasznie poważnych spraw, no bo to są sprawy życia tego człowieka. Ja go w życiu więcej nie zobaczę na pewno i to był też argument. Oni się bardzo chcą spotykać z ludźmi, których więcej w życiu nie zobaczą, którzy są z innego świata, nie mają wspólnych znajomych, ale za to mogą coś takiego powiedzieć, co może jest bardziej uniwersalne. No więc, krótko mówiąc, chwalę się teatrem, bo taki teatr mnie pasjonuje.
No ale ten teatr jest u pana chyba od bardzo wczesnego momentu, ponieważ znalazłam w książce, wywiadzie z panem Jackiem Moskwą, Samotność Fausta, taki fragment poświęcony, uwaga, pewnemu adresowi na ulicy Kaniowskiej, gdzie miał pan bardzo takie eklektyczne grono lokatorów, a wśród nich również pani teatrolog, nomen omen. Nie, wszystko prawda, bo to były te czasy wielkowskie, kiedy miasto wyzbywało się nieruchomości, które były kłopotliwe, a nie miały swoich prawowitych właścicieli. I ja razem z moim zaprzyjaźnionym bardzo dyrygentem i dyrektorem Filharmonii Warszawskiej, panem Kazimierzem Kordem, wykupiliśmy od miasta zaludniony dom, po czym musieliśmy zapewnić wszystkim mieszkańcom osobne mieszkania, co się po dwóch chyba latach z trudem ogromnym udało, ale cośmy przeżyli, to opisuję w książce, bo to jest cały łańcuch. Bardzo komiczne zresztą. Komicznych i dramatycznych wydarzeń. No ale to była ta właśnie Polska gierkowska, gdzie już się zaczęły kontrasty, gdzie ja zarabiając za granicą mogłem sobie, czy mój kolega dyrygent mógł sobie na wiele pozwolić, i mogliśmy po prostu jakieś te mieszkania dla pozostałych lokatorów po prostu wykupić w spółdzielniach, które no, traktowały to również handlowo. No ale przechodząc już tak do bardziej poważnych tonów, to również jest pan autorem sztuk teatralnych. Ja znalazłam w tej książce również takie odesłanie do sztuki teatralnej Hybris, o ile pamiętam tytuł dobrze. Tak, to jest sztuka, którą napisałem niedawno, ale ją adresuję raczej do publiczności zagranicznej i wystawiłem ją na Litwie, gdzie zresztą były prezydent, pan Landsbergis, zaszczycił nas swoją obecnością na premierze, bo to jest sztuka, która gdzieś tam nawiązuje do rozliczeń, ale nie naprawdę do jakiejś lustracji, tylko no, do rozliczeń moralnych z tym, jak ludzie postępowali w tamtych czasach. To jest taka sztuka bardzo antypostmodernistyczna, więc na poziomie filozoficznym wydaje się w jakąś polemikę z tym nurtem myślenia, który wszystko czyni względnym i neguje istnienie prawdy jakiejkolwiek. Na to się oburzam. Nie chciałbym, żeby ta sztuka akurat prezentowana była w Polsce, bo ona mogłaby wyglądać jak donos na kogoś konkretnego, a nie z tą myślą ją zrobiłem. I może teraz właśnie będzie szansa, że we Włoszech ona powstanie jako film, w każdym razie jest brana pod uwagę. A czemu tak dużo pan robi spektakli teatralnych na świecie, a tak mało w Polsce? Jak jest powód tego? Bo kilka widziałam, a chciałabym zobaczyć więcej. Myślę, że to jest taka no, kwestia pewnych okoliczności. Mnie ogromnie ekscytuje możliwość pracy za granicą, bardziej niż w kraju. Ja tu miałem pierwsze potknięcie, bo pierwszą sztukę reżyserowałem w Teatrze Starym. Lot nad Kukułczym Gniazdem. No właśnie, i tam zachowałem się nieroztropnie, jakby w stosunku do zespołu, przed którym tak padłem na kolana, a oni nie tego ode mnie oczekiwali. Oni oczekiwali pomocy i właśnie tego, że ja ich zorganizuję i nawet zdyscyplinuję, a ja odwrotnie powiedziałem, rób ta co chce ta, bo przecież umiecie więcej ode mnie i tak dalej. To już dawna historia, nasza relacja z tym teatrem. Dawno się już zabliźniła i jest przyjazna i wspominam to rozkosznie. Ale już potem tylko tam dwa czy trzy razy coś kroiłem w kraju. Kiedyś nie tak dawno w teatrze pani Jandy robiłem spektakl z Januszem Gajosem. O Romulusie, tak? O Romulusie, tak. I on był tak bardzo cierpko przyjęty przez paru krytyków, jakby chcieli mnie z tego rynku wyprowadzić. Ja przyjąłem to z pokorą, jeżeli to tak jest, to mam wiele innych zaproszeń. No a tutaj ktoś, prawda, napisał, że ja chyba w ogóle nie wiem, co to jest reżyseria i tak jak już komuś starszemu się tak pisze i to w poczytnym piśmie i ktoś, kto jest wykładowcą w szkole teatralnej, to pomyślałem, że może to nie jest miejsce, które na mnie czeka. I dlatego robię to gdzie indziej. Zresztą wiele sztuk reżyserowałem w ten sposób, że aktorzy przyjeżdżali do mnie i przez parę tygodni mieszkali u mnie w domu. Mieliśmy próby codziennie, ale jechaliśmy na scenę już gotowi. I tak na przykład zrobiłem w Buriacji. To nie wytrzymałem tam półtora miesiąca nad Zabajkałem. A tymczasem tam Alberta Camus udało się wystawić i bardzo była to ciekawa dla mnie, ciekawe doświadczenie. I tak samo pracowałem kiedyś z Włochami, z Niemcami, żeby przyjechali do mnie do domu
i wtedy pomieszkamy troszkę razem, zaprzyjaźnimy się z psami, a następnie pojedziemy, jak już sztuka będzie trochę przygotowana. To takie laboratorium dramatu ma pan w domu. Można wtedy, tak? Bardzo mi to odpowiada. Ale ma pan też bardzo dobrą intuicję i wyczucie w stosunku do ludzi teatru, bo pan z wieloma, powiedziałbym, wiele osób wychował takich, powiedziałbym, znaczących postaci świata teatralnego. Wspomnę tylko profesora Krystiana Lupę. No tak, ale to już duża uzurpacja, gdybym ja sobie poczuwał się do tego, Magdalena Piekosz. Oczywiście, ale to tylko tyle, że no, słuchali moich zajęć i im to nie zaszkodziło. To tyle można powiedzieć na pewno. No dobrze, ale mam, to teraz wymienię całą plejadę aktorów. Świętej pamięci Jan Nowicki, no. Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Zbigniew Zapasiewicz, Tadeusz Łomnicki. No mogłabym tutaj bez końca wymieniać wielkie nazwiska polskiego teatru. No nie, bo ja po prostu bardzo lubię teatr, również jako widz bardzo lubię siedzieć w teatrze. Mm-hmm. Nawet, no nie wiem, tego nie można porównać, to jest inne doświadczenie, ale ja swoje dzieciństwo, przy dzieciństwie, tym dosyć ponurych czasach 50., no właściwie tylko w teatrze i to w Teatrze Polskim właściwie, znajdowałem coś, co mnie no szalenie ekscytowało, znaczy genialne przedstawienia, pełne wspaniałych aktorów. No, którzy grali tam, no powiedzmy, dość akademickie spektakle, nie miałem pojęcia, że one są akademickie, natomiast były po prostu świetnie grane. I tutaj pamiętam z tamtych czasów Romanównę Ćwiklińską, Wyszykowskiego, Barszczewską, całą Eichlerównę, no całą tą plejadę wielkich, wspaniałych aktorów, których można było oglądać na żywo w teatrze. Czyli tylko nie tylko te książki podkradane tacie, poważną literaturę, Balzac, czytany w wieku lat nastu, ale także teatr. Wcześniej nawet. Tak? Ja myślę, wcześniej Balzaka, pan się za Balzaka wziął? No. No tak, bo jak tylko się dowiedziałem, że to nie dla mnie, to zaraz ja przeczytam. No właśnie. I bardzo dobrze na to wyszedłem, bo on mi dopomógł w życiu, bo potem znalazłem się w sytuacjach balzakowskich i już wiedziałem, co to za sytuacja. On zawsze miał postać ubogiego krewnego z prowincji, a tak. Kiedy spotkałem moją bajecznie zamożną rodzinę włoską, ogromnie odległą, więc to żadne kuzynostwo, ale w każdym razie wiedziałem, co czuje biedny kuzyn z prowincji, jak przyjeżdża do multimilionerów. A to jest oryginalne doświadczenie. A jednak wybrał pan żywot artysty, nie zaś menedżera wielkiej korporacji. Tak, bo też była taka możliwość i tu mi szczęśliwie intuicja jakoś mnie nie zawiodła, chociaż myślałem, że źle wybrałem. A jest pan przeciwnikiem w ogóle konsumpcjonizmu jako takiego? No i pani, konsumpcjonizm, jeżeli polega na tym, że prawda, człowiek chce bardziej mieć niż być, no to wiadomo, że szczególnie na starość to już widać tak zupełnie przejrzyście, że to jest niemożliwe, że do grobu się ze sobą majątku nie zabierze, a na przykład zabierze się dobre wspomnienia. Także to nie ulega wątpliwości, że nasz świat zachłysnął się w tej chwili posiadaniem. I wydaje mi się, że idzie fala, przynajmniej wśród młodych. I tak w moim ostatnim filmie to przedstawiam. Liczba doskonała. W liczbie doskonałej mój bohater nie chce mieć więcej, a jego kuzyn, który ma wszystko, jest nieszczęśliwy. Bo to wielu rzeczy można nie mieć. To święte prawo własności nie jest wcale czymś tak uniwersalnym. Możemy się rzeczami dzielić, wypożyczać, nie musimy wszystkiego mieć na własność. Nie musimy mieć tych szaf pełnych ubrań, wystarczy kilka. To nie jest żadna propaganda jakiejś takiej skrajnej ascezy, tylko takiego umiarkowania, żeby nie przywiązywać do tego wagi, żeby przypadkiem nie kupować jakichś markowych ubrań, bo nie warto. I w ogóle, żeby nie mieć dwóch płaszczy, jak wystarczy jeden. Czyli dla pana, panie profesorze, ważne jest kolekcjonowanie chwil? To takie bardzo faustowskie, rzeczywiście. No nie jest mi daleki ta relacja. Faust jest jednym z tych archetypów naszej cywilizacji, kultury. Zresztą dość wyłącznym, bo tak spotkałem się z ludźmi z innych kręgów, w Japonii, w Chinach czy w Indiach. Faust nie przemawia tak prosto. Ludzie nie bardzo wiedzą, o co w tym micie chodzi. To jest bardzo europejski twór. Ta postać człowieka, który... Jam jest tą siłą, która wiecznie czyni dobro. No do dobra, do prawdy, do piękna.
tak jak nas uczył Platon. Ale pan też się umie dzielić. Pan jest znany z tego, że pomaga młodym artystom i w ogóle dzieli się tym, co ma. To może taki jest sens posiadania, dzielenia się tym. Z tym dzieleniem to trzeba być ostrożnym, bo człowiek nigdy nie dzieli się dosyć. Jak gdyby się podzielił tak naprawdę, no to by został jak święty Marcin z połową płaszcza. No i każdy może sobie wypominać, że nie wszystko rozdał. Można było dać więcej. Ale trzeba coś dawać. To naprawdę wszystkim polecam, bo to nam samym służy po prostu. Jesteśmy w lepszej sytuacji w życiu, jeżeli mamy świadomość, żeśmy gdzieś komuś coś pomogli. No dobrze, przychodzi pan profesor Zanussi do teatru i czym się zachwyca jako widz? Pamięta pan taki zachwyt ostatni swój jako widz? Nie jako wiem, widz? Czy koniecznie ostatnio, ale za każdym razem zachwycam się przede wszystkim literaturą, bo teatr to jest literatura, to są słowa. Zresztą tak jak twierdzę i kino, to są słowa przede wszystkim, wcale nie obrazy. Natomiast zachwyca mnie oczywiście, jeżeli tam jest jakaś mądrość zawarta. A dzisiaj, proszę państwa, jak patrzę na recenzję, to słowo mądrość pojawia się bardzo rzadko. Kilka dni temu miałem takie spotkanie z młodymi, którzy oglądali jakiś mój film i zadali odwrotne pytanie. Pytanie poważne zresztą, mianowicie skąd w tym racjonalnym świecie jest głupota? Ona nie powinna być właściwie, a jest. Ksiądz profesor Heller, który jest jednym z moich takich duchowych patronów, bardzo go sobie cenię jako mistrza, on całą książkę napisał o głupocie jako o pewnym filozoficznej zagadce. Skąd ona się bierze? Jak ona się rozwija i co zrobić z głupotą, która nie potrafi rozróżnić dobra i zła. Gdzie tu się kończy intelekt, a zaczyna sumienie? To jest bardzo intrygujące po prostu i trudno mi na to cokolwiek tak radykalnie odpowiedzieć. Ale rzeczywiście wiele zła rodzi się z głupoty. Panie profesorze, to jest trochę tak, że pana takie rzeczy ostateczne interesują i w sztuce filmowej, i w teatralnej, jak słyszę też w literaturze. Czy pan uważa, że takie jest w ogóle zadanie sztuki, żeby się takimi poważnymi rzeczami zajmować, poważne dylematy roztrząsać? Niech to trzeba by się cofnąć do źródeł pani pytania, bo wie pani, jeżeli uważamy, że życie ludzkie jest faktem błahym, no to rzeczywiście nie warto się zastanawiać nad niczym. Tylko mi się zdaje, że życie ludzkie to jest zawsze wielki dramat. Czasem jest to dramat, który ma aspekty komediowe. Czasem to jest tragedia. Ale w każdym razie, że to jest rzecz wielkiej wagi. Każdy z nas jest jakimś maleńkim, ale wielkim kosmosem, który niesiemy. I dlatego nie zastanawianie się nad całą poważną stroną życia, to jest po prostu marnowanie życia. To jest życie nieświadome. To jest skazywanie się na perspektywę gryzonia. Ja bym wolał, żebyśmy patrzyli jednak bardziej z góry na świat, a nie z dołu. I takie jest zadanie artysty? Nie wiem, tak bym sobie stawiał to zadanie. Jeżeli ktoś je postawi inaczej, to będę z ciekawością patrzył, jak on to robi. Ale nawet sztuka najbardziej taka, która weseli, która jest rozrywkowa, też może to zadanie spełniać. Jak zresztą plączemy się w samych nazwach, na przykład nie umiemy nazwać muzyki wysokiej, bo trzeba ją nazwać krótko wysoką. Przecież Mozart jest bardzo wesoły i śmieszny, więc nazywać to muzyką poważną jest niemądre, prawda? Nazywać Brahmsa klasykiem, muzyką klasyczną jest głupstwem, bo on jest romantyczny. Neo. I jednym słowem, brakuje nam nawet słów, bo boimy się takiego prostego rozróżnienia, że sztuka, jak i wszystko właściwie na świecie, podlega wartościowaniu, czyli jest wysoka i niska. Tyle, że my niską przez uprzejmość nazywamy popularną i wtedy nikomu nie jest przykro, że jest jakby konsumentem towaru gorszej jakości. Ale to tak samo dotyczy fast foodów, prawda, których nazwy nie wymienię, ale wiadomo, że nie jest to najlepsze pożywienie. Nie wyobrażam sobie pana profesora jedzącego fast fooda. Też. Ale też. Kiedyś pracowałem tam w latach studenckich i mam świadomość tajemnic, które się kryją za tymi daniami, za hamburgerem i ja tam nie bywam. Ja jeszcze pozwolę sobie powrócić do wątku, który pan poruszył, mianowicie kwestii takiej
krytyki i recenzji sztuk teatralnych. Mm-hmm. Pan kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że najbardziej boli pana krytyka, która jest sprawiedliwa. A nie, oczywiście, bo ta dotyka naprawdę, ale ona jest konieczna i ja wielokroć w życiu doznałem takich recenzji, które mnie nawet zabolały, ale o którymi myślałem czasem całe lata. Józef Szczepański napisał, pisząc w tygodniku powszechnym recenzje filmowe, dwu czy trzykrotnie napisał cierpko o moich filmach, które zdobywały nagrody, były chwalone i za każdym razem dotknął czegoś, co było moim słabym punktem. Ja to dzięki niemu zrozumiałem, więc ja jestem za to wdzięczny. Ale to pod warunkiem, że to pisze ktoś, a przede wszystkim, że to pisze ktoś, kto ma dobrą wolę, to znaczy ktoś, kto lubi sztukę i smuci się, jak coś mi nie wyszło. Natomiast jak mam te takie małpie prześmiestwo, prawda, radość, że się komuś coś nie udało, no to to jest przykre po prostu w takiej ludzkiej płaszczyźnie. No to jest, prawda, mówi się, nie śmie się dziadku z cudzego przypadku, bo jest coś takiego właśnie z takiej małpiej złośliwości. Są tacy ludzie, którzy stworzyli, to podobno krytycy, taką nagrodę węże tu w Polsce, żeby się... I dostałem te węże za jeden z lepszych chyba i poważniejszych moich filmów. Ale ja rozumiem, że to jest wyraz właśnie tego, tej nienawiści do sztuki, którą często krytycy kryją tam sobie w głębi serca, ale wybucha to w nich, bo są zazdrośni, bo są sami niezdolni do tworzenia czegoś, co by było dziełem sztuki. Czasem to wynika z zazdrości, czasem z niewiedzy, a czasem z tego nastawienia, które chyba jest bardzo istotne. Ponieważ ja studiowałam na takim wydziale, Malwina w tej chwili studiuje wiedzę o teatrze, więc ja mogę powiedzieć, że mnie zawsze uczono jednego. Co to jest? Zastanów się, co oglądasz. A dopiero potem, jakie to jest. To na końcu. I mnie się wydaje, że to jest zadanie krytyki, żeby rozszyfrować różne meandry myśli i to, co nam reżyser mówi ze sceny. No, przede wszystkim autor, dopiero potem reżyser. No, oczywiście. Jednak wolę, żeby teatr był teatrem autora. To autorski. Mhm. Ale to jest oczywiście ten postulat, no, żeby sztuka niosła ze sobą jakieś przesłanie, a żeby ten kontekst tego przesłania odsłonił nam człowiek w tej dziedzinie uczony. I takich recenzji oczekuję, ale niekoniecznie od swoich sztuk, tylko od wszystkich innych. Były czasy, kiedy była bardzo potężna krytyka teatralna i to za komuny. A dzisiaj jest teatrologia. No i nie wiem, czy teatrologia może się poszczycić takimi osiągnięciami, jakie miała ta krytyka filmowa, to niewątpliwie, bo ona potrafiła tchnąć ducha w parę kierunków. Na przykład Szkoła Polska to ktoś to z krytyków jakby określił, nazwał, zdefiniował i to natchnęło następnych kolegów, żeby tą Szkołę Polską rozwijali. Czy potem Kino Moralnego Niepokoju. To też było zainspirowane, czy w razie współdziałali w tym prawdziwi krytycy z takiej dużego formatu. A dzisiaj to tak troszkę, wydaje mi się, przygasło. Ja już takich nazwisk, na których recenzje bym czekał z napięciem, to tak wielu nie wymienię, nie wiem, czy w ogóle wymienię. A szkoda, bo to byli ludzie, którzy no, wnosili coś twórczego, a nie byli tylko takimi rezonerami, którzy coś tam, prawda, dopowiedzą. No najgorsi ci, co piszą, to stawiają te gwiazdeczki, wokół których jest zresztą cała legenda, że to można kupić podobno u niektórych. No, ale dystrybutorzy dbają, że jak jest kilka gwiazdek, to będzie więcej widzów i więcej reklam. No, być może część widzów takich rekomendacji potrzebuje. Ja na przykład lubię pójść, jak to się mówi, tak potocznie na biało do kina, jak mi nikt niczego nie sugeruje, a potem sobie poczytać. Kiedyś byli też tacy krytycy, którzy wiadomo było, gdzie siadają w teatrze, że oni siadają w trzecim rzędzie. I jak profesor Bardini wstawał w trakcie spektaklu i wychodził trzaskając krzesłem, to aktorzy po prostu truchleli i rozumieli, że coś poszło nie tak i że w ogóle tragedia się stała. Krótko mówiąc, autorytet trzasnął krzesłem i wyszedł. W tej chwili takich autorytetów nie ma. Myślę, że szkoda i myślę, że tak zwane oceniactwo nas otacza i każdy uważa, że wie wszystko i wie najlepiej. A taka prawdziwa, głęboka wiedza zdarza się rzadko, to po pierwsze, a po drugie rzadko zdarza się umiejętność analizy. Więc być może taki jest powód. Nie wiem, jak jest z krytyką światową. Wiem, że było dwóch wybitnych krytyków amerykańskich. Mam nadzieję, że nadal piszą i nadal ich recenzje są ważne na Broadwayu. Rzeczywiście w Polsce trochę mielizna.
No tak, ale za to nie odpowiadamy, to odpowiadają te uniwersytety i szkoły, które przygotowują tych dosyć właśnie niechętnych sztuce recenzentów, bo ja to widzę wyraźnie w tej ich postawie niechętnej, a ona z czymś jest podszyta. No ale jesteśmy w takim momencie pewnego zakrętu, ta sztuka musi się na nowo zdefiniować, chyba się już pewne formuły wyczerpały i pewna estetyka się wyczerpała, no więc musi wyjść coś nowego i to zawsze wychodzi tak troszkę zaskoczenia, także nikt nie zauważył, a tu nagle może już coś wyrosło, co za chwilę będziemy uważali za klasykę, a co jeszcze jest niedocenione.